No to jest ogromny skok jakościowy. Dzisiaj to jest nieodzowny element budowy profesjonalnego klubu. Bez stadionu spełniającego kryteria pierwszoligowe, ale i ekstraklasowe nie jesteśmy w stanie budować profesjonalnego klubu na każdej jego płaszczyźnie. Infrastruktura jest konieczna, infrastruktura jest niezbędna, infrastruktura też jest jakby paliwem napędowym dla nas, dla całej społeczności Odry Opole, więc jest to ogromny skok jakościowy, na który czekamy od wielu, wielu lat. On dzisiaj już jest realizowany, a w 2024 roku cały ten piękny projekt nowego stadionu opolskiego się ziści. I myślę, że do tego czasu będzie też klub stał na mocnych fundamentach profesjonalnej organizacji i będziemy gotowi na to, żeby Ekstraklasa w końcu wróciła do Opola. Obiekt będzie przepięknym obiektem, obiekt będzie nowoczesny, obiekt będzie spełniał wszystkie standardy, ale będzie również i bardzo piękny wizualnie. To musi być wizytówka miasta, ale to musi być wizytówka też regionu. Dzisiaj w każdym mieście wojewódzkim, praktycznie w każdym mieście wojewódzkim tego typu obiekty są, więc my chcemy również na liście tych obiektów się znaleźć i na pewno będziemy wszyscy mieszkańcy Opola i Opolszczyzny dumni z tego, że Stadion Opolski stoi właśnie tutaj na terenie, gdzie jesteśmy, czyli przy ulicy Technologicznej w Opolu. Ja jestem zwolennikiem generalnie przywiązywania olbrzymiego znaczenia do historycznych miejsc. I takim historycznym miejscem sportowym, miejscem piłkarskim jest stadion przy ulicy Oleckiej. Ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, iż wszystko się zmienia, wszystko idzie do przodu i jeśli budowa takiego nowego obiektu, takiego centrum sportowego jak to, na którym tu jesteśmy, ma przyczynić się do dalszego rozwoju Odry, do zwiększenia częstotliwości i ilości piłkarzy, którzy pracują w Odrze, którzy zdobywają laury wielkich piłkarzy i przychodzą do historii piłki i opolskiej i polskiej, to no, należy się z tym po prostu pogodzić. No nic już nie zmienimy, nawet jakbyśmy się nie wiem jakim sentymentem kierowali. Natomiast no, teraz pozostało nam tylko kibicować i domagać się, aby coś z tego naprawdę wielkiego wyszło. Czyli piękny stadion, piękny kompleks szkoleniowy, który wychowa wielu piłkarzy na miarę tych sław, które kiedyś w Odrze Opole grało. Taki stadion, który powstanie, to będzie świątynia futbolu. Tam się będą odbywały tylko wielkie eventy, wielkie mecze. Mecze ligowe Odry, czy być może jakieś mecze międzynarodowe, reprezentacji pierwszej, młodzieżowych reprezentacji. A czy to ma znaczenie? No to ma gigantyczne znaczenie. Przecież cokolwiek, tak jak nasz stadion Oleski, cokolwiek powstało kilkadziesiąt lat temu, już jest niereformowalne. Nie można tego już przebudowywać, odbudowywać, remontować i tak dalej. Czas najwyższy pożegnać się z tym miejscem, któremu Odra i Opolanie i cały nasz region zawdzięcza wiele emocji i wiele wrażeń, ale czas najwyższy się z tym pożegnać i przenieść się do nowego miejsca. Inwestycja trwa od pewnego czasu, natomiast dzisiaj formalnie wmurowujemy kamień. Ważny moment przy każdej inwestycji, bo jest takie zamknięcie pewnego etapu, przygotowywanie i rozpoczęcia takich prawdziwych, realnych prac budowlanych. Jak widać, front robót jest bardzo szeroki. Inwestycja jest duża, na 160 milionów złotych. Ważna, oczekiwana od wielu lat, bo przecież nie od dziś mówiło się o nowym stadionie, a my w mieście po realizacji inwestycji za prawie 1,5 miliarda złotych, no nie wypadało już po raz kolejny odkładać inwestycji stadionu na półkę, tym bardziej, że inwestycje, które w mieście prowadzimy są zrównoważone. Pieczołowicie pielęgnujemy tę inwestycję do samego końca, do momentu przecięcia wstęgi, a może i dłużej, bo na pewno w pierwszej fazie będziemy się też zajmować utrzymaniem tego obiektu. Budowa ruszyła już w grudniu, jesteśmy po procesie odhumusowania. Są spody, widoczne spody zbiorników na wodę deszczową, tych zbiorników wewnętrznych, a więc te roboty ziemne główne zostały wykonane. Rozpoczynają się już roboty konstrukcyjne, betonowe. Nie jestem specjalistą w tym zakresie, ale już widać zbrojenia, zaczynają się tworzyć kosze zbrojeniowe. No procesy lania, potem już przyjadą kolejne elementy i będzie widać, że ten proces przyspiesza, bo na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to powoli, ale etapy budowy mają to do siebie, że niektóre idą wolniej, niektóre idą bardzo szybko. Nie jest to ani pierwsza, ani ostatnia nasza inwestycja realizowana również w tych dość trudnych dla budownictwa czasach, także myślę, że każda firma budowlana, która chce istnieć na tym rynku, realizować większe projekty, między innymi taką spółką jest Mirbud, musi być przygotowana również na te czasy trudniejsze, czasy kryzysowe i trzeba w tych czasach sobie radzić. Realizujemy sporo inwestycji, portfel naszych zamówień to ponad 5 miliardów złotych na dzień dzisiejszy i musimy sobie z tym poradzić.